Siemanko, pewnie już każdy z Was, tak jak ja, czeka na Cyberpunka, nie może się doczekać, w końcu jest data, za chwilę się pojawi, a tymczasem przypadkiem na Facebooku, na pewnym fanpage'u, który śledzę, znalazłem właśnie opis Ghost Runnera. Gra jest polskiej produkcji, z tego co się orientuję, to jakaś mała drużyna go robi, ale sobie daje świetnie radę jak na razie. I prowadzący tego fanpage'a polecał, żeby to sprawdzić, więc właśnie jest druga w nocy tu w Anglii i wyłączono nam serwery Warcrafta. Więc postanowiłem sobie sprawdzić to demo, które jest dostępne na Steamie i zobaczyć, jak wygląda ten pseudo cyberpunk. Tak został to opisane w tej recenzji, więc mówię, dobra, sprawdzimy. No to sprawdzamy. Dobra, play od razu. New game. Zobaczymy, o co kaman, o co chodzi. Cyberpunk. Tyle lat się czekała na taką grę. Pamiętam jeszcze, jak w latach dawnych graliśmy w Cyberpunk na papierze, kiedy się tworzył postać i sesje weekendowe z kumplami na chacie. Grafika ciekawa. Zna skądś ten głos, ale na razie nie kojarzę. Tak czy owak, fajnie, podoba mi się na razie, na te kilka minut. Ale gdzie? Na razie nie widzę, chyba tu. Daliśmy ciała. No dobra, free jump from this. Okej. Nie jest to najlepszy popisowy to numer. Raz i skok. Aha, czyli mogę biec tak jak w tym Fallen Order po ścianie. Tutaj pokazuje. Press left to attack. Pięknie, muzyka fajna, grafika mi się podoba, ten głos skądś znam, taki jest głos z Hollywoodu, czy coś. Aha, Fallen Order, Fallen Order. My software is a mess because I'm on cut. Po wczorajszym. Dobra, gdzie teraz? Control to slide. Teraz biegiem po ściance. Okej. Press shift. Źle. Okej. Spoko. Dałem radę. Myślałem, że będę grał na padzie, ale jednak na razie na klawiaturze ogarniam. Spoko jest. Podoba mi się. Dobra, lecimy tutaj. Pomyliły mi się klawisze znowu. O ty, złapał, kurde. Chyba jedno. Ale mnie wywaliło. A nie, okej, okay, dobra. Muszę sobie przypomnieć, co to za głos jest.
Troszeczkę to za dużo na moje palce. Czyli lecę. Teraz muszę się zrobić. Okej. Dobrze. Chyba wiem, kto to mówi. To jest chyba gościu, który grał w American Gods. Mr. Odyna grał. Jesus. To jest chyba za dużo na moje. A jednak udało się. Ale nie podoba mi się tak dużo skakanie, bo mi palce już bolą. Aczkolwiek, mówię, graficznie ciekawie. Jeden strzał? Teraz owszem, okej, no dobra, no ale co ja zrobiłem nie tak? Dlaczego ten gnój mi rozwala jednym strzałem, ej? Nie no, powiem wam, że już się denerwuję. To jestem ja. Chwila grania. I no kurwa mać, nie, tak się nie będziemy bawić. Dobra, i już mi się nie podoba. Już jest za dużo wyzwania, już jest tak. Jak ja mam rozwalić tego typa tutaj? Dobra. Dobra. Wow, udało się. Trzeba było dużo skakać. Okej. Czyli myślałem, że będzie bardziej skomplikowana, ale na razie biegać, skakać i przecinać. To jest demo, więc nie jest wytłumaczone, kim jestem, co robię i po co tam idę. Tylko ten głos tego gościa mnie cieszy. Bo wydaje się znajomy. A. Znowu, kurde. No. O, ale poleciał. Kurde, no. Daliby chociaż sekundę, żebym zobaczył, co jest 8. Tam jest 2, tam jest 3. Dobra. Tu, tle, tu. I musimy. Powiem wam tak, że nienawidzę takich szybkich akcji, nienawidzę biegać na czas, a jeszcze jak muszę angażować 18 palców palcowi. Masakra. Ale okej, okay, dobra, coś się udało. Dobra, czekaj dziadek, normalnie, ej. Muszę teraz pomyśleć, co ja tu mam zrobić. Jak był ten lot? Chyba z shiftem był lot. No, jednak chyba pad byłby lepszy. Okej. Okay. O tak. Shift i aim. Dobra. I
I szybki odwrót, patrzymy, czy nikogo nie ma. Nie ma, tam muszę dolecieć chyba na ten pociąg. Ciekawe, ciekawe, nie powiem. Dobra, próbujemy. A, kurde. Nie przemyślałem, że tam jest kolejna reklama. Jeszcze raz. Jesus. Wali mi się kontrol ze shiftem. Okej, teraz tak. Zaraz tu się odbiłem i oto się odbiłem. Ja, czy ja potem wyskoczę na tą krzywą reklamę? Dobra, próbujemy jeszcze raz. Jest! Może pójdę naokoło, czy na razie tego gościa iść. Tu jest w dwie strony. Ty no, strzel mi w plecy. Dobra, okej. Tam jest jakiś cel. Kto mnie walnął? Ten też tutaj. Czyli nie można stawać w miejscu, bo po prostu za chwilę cię coś skosi. Ale, o, no jak sobie poradziłem, to spadłem na kurde, no. No nie. Wiecie wam, co wam powiem, jest spoko, ale bym musiał spróbować pograć tą grę na padzie. Także chyba teraz na chwilę skończę. Muszę nadrobić kilka odcinków Star Wars Rebels. A ciągłe bieganie, tylko po prostu unikanie strzelających baranów to trochę nad moje siły. Więc chyba kończę. Ale uważam, że warto sprawdzić. Fajna grafika, płynność gry jest bardzo dobra. Szybciutko się fajnie gra. Fajna muza, ale jednak chyba ja oficjalnie wolę to pocisnąć na padzie, ponieważ paluszki mam trochę już zesztywniałe, bo ja jestem stary. Także wiecie, o co chodzi. Pozdro, chłopaki. Nara.